Ikona Ostatniej Wieczerzy próbuje przedstawić najbardziej osobisty moment Chrystusa ze swoimi uczniami. Moment, w którym, jak mówi Ewangelia Jana, Chrystus przestaje mówić w przypowieściach, a mówi otwarcie. I po raz pierwszy w sposób niczym nieprzykryty wyraża najgłębszą teologię, największy przekaz swojej nauki o Bogu jako miłości. Daje to wyraz w swojej pożegnalnej mowie arcykapłańskiej, pożegnalnej mowie ze swoimi uczniami. Moment ostatniego spotkania z uczniami i pożegnania jest zarazem momentem, w którym on zostaje na zawsze. Jest momentem, w którym zostaje dana tajemnica Eucharystii, czyli nieustannego bycia Chrystusa w swoim Kościele, bycia nieustannego z tymi, którymi się kocha. Jest to tajemnica tego, że miłość nigdy się nie kończy i nigdy się w miłości nie traci tego, kogo się kocha. Ikonografia prawosławna moment Ostatniej Wieczerzy przedstawia w sposób dla siebie charakterystyczny. Ujmuje wszystko w mezanscenie zamkniętej w przestrzeni architektury abstrakcyjnej, w pewnej statycznej sytuacji, która jest tylko i aż obrazkiem tej najbardziej osobistej sytuacji. Najczęściej uczniowie z Chrystusem siedzą dookoła okrągłego stoła, na którym są rozstawione kielichy. Chrystus rozdaje uczniom chleb i wino, które stają się tajemnicą bycia i bezpośredniego doświadczenia Jego, jeszcze żywego, ale już żegnającego się. Ikonografia Tajnej Wieczerzy również ma postać, w której Chrystus udziela komunii apostołom pod dwoma postaciami: wina i chleba, ciała i krwi. Jest to z kolei reminiscencja nie tyle obrazująca sytuację zawartą w Ewangelii, co pokazująca tajemnicę liturgii. W tej ikonografii Chrystus stoi jako arcykapłan przy stole ofiarnym, z którego podaje kielich i patenę z chlebem. Ta sytuacja jest momentem, w którym sama liturgia staje się ikoną Ostatniej Wieczerzy. Jest dzianiem się, byciem Chrystusa w tym konkretnym momencie eucharystycznym. Bardzo często w ikonografii Ostatniej Wieczerzy zwraca się uwagę na Judasza, który też był obecny. Bardzo często odwraca swoją twarz od Chrystusa, myślami jest gdzieś daleko, ale też uczestniczy w tajemnicy przyjęcia ciała i krwi Chrystusa. Teksty liturgii Wielkiego Czwartku mówią o tym, że Chrystus nawet w tym momencie nie pozbawia swego ucznia tej tajemnicy, ale jednocześnie pyta, dlaczego ten, który lubił złoto i pychę, przychodzi do tego, który uczył o biedzie i o miłości. Tajemnica Judasza i tajemnica Chrystusa jako dwóch nieodłącznych od siebie postaci pokazuje cały dramat ludzkości, dramat niemożliwości kochania. Tajemnica Judasza jest nie tajemnicą jakiejś podstępności czy jakiejś chytrości czy słabości. Tajemnica Judasza polega na niemożliwości kochania albo w ogóle niezrozumienia tajemnicy miłości. W Ostatniej Wieczerzy tajemnica miłości jest zawarta w słowach Chrystusa, w słowach o Bogu jako miłości, o nierozrywanej więźni tego, z których się kocha. A z drugiej strony jest dana w żywej postaci, kiedy ten, który kocha i jest kochany, zostaje zawsze z tymi, którzy go kochają. To jest tajemnica Eucharystii. Judasz przyjmuje Eucharystię i odchodzi z zamiarem zdrady. Na tym polega dramat całej tej sytuacji, która jest miłością ambiwalentną. Miłością Jana, który obejmuje swojego nauczyciela, miłością uczni, którzy wpatrują się i żegnają się ze swoim nauczycielem, i Judasza, który go zostawia. Prawosławny malarz i teolog Jerzy Nowosielski na jednym ze swoich krzyży przedstawił scenę Ostatniej Wieczerzy w taki sposób, że na ciemnym tle są widoczne czerwone plamy. Te plamy koncentrują się na szatach Chrystusa i w kielichach, które Chrystus rozdaje swoim uczniom. Ten zabieg malarski pokazuje
doświadczenie Eucharystii, w którym Chrystus rozdaje siebie sam. Eucharystia staje się próbą zrzeczenia się siebie, rozdaniem siebie, a każde rozdanie siebie jest zarazem pomnożeniem siebie.